Cześć, z tej strony Swater i zapraszam Was na kolejny odcinek z serii Akcesoria Airsoftowo-Militarne. Zapraszam do oglądania. Numer 1. Chusta trafień. Cena około 20 zł. Na niektórych strzelankach oznaczenie trafienia jest wymagane. Chociaż sama chusta nie zapewni Ci tego, że nie dostaniesz jeszcze serii kulek po plecach, ale da innym graczom do myślenia, że wracasz na respawn. Numer 2. Ręczna wyrzutnia kulek. Cena około 15 zł. Zamierzam o tym gadżecie nagrać osobny odcinek. Ciekawy bajer na pewno doda fanu Waszej rozgrywce. Co prawda jest jednorazowa, ale też nie jest nie wiadomo jak droga. Sprawdza się jako broń ostatniej szansy, ale też jest ciekawym urozmaiceniem rozgrywek CQB. Numer 3. Moskitiera. Cena około 20 zł. Ten element oporządzenia chroni nas przed insektami. Co ciekawe, spełnia również funkcję maskujące, ze względu na to, że zakrywa twarz i rozbija sylwetkę głowy. W połączeniu z kapeluszem daje świetny efekt. Numer 4. Saperka. Cena od 40 zł. Kiedy ktoś się ciebie pyta, po co ci saperka na strzelance? No ta. Wszystko jasne. Może wam posłużyć do przygotowania stanowiska strzeleckiego, szczególnie kiedy gramy ze scenariuszem i przygotowanie pozycji jest nawet wskazane. I ostatni przedmiot w naszym zestawieniu. Numer 5. Miernik do lipo. Cena około 20 zł. Służy w celach diagnostycznych akumulatorów litowo-polimerowych, przez co możemy wydłużyć żywotność naszego akumulatora. A więc to by było na tyle w dzisiejszym zestawieniu. Koniecznie daj znać, czy chcesz następny odcinek. Zostaw łapkę w górę, zachęcam się do subskrypcji mojego kanału oraz kliknięciu w dzwoneczek. Wpadnij na Instagrama. Trzymajcie się. Pozdrawiam.